Witam Państwa. Działa. Witam Państwa. Gwoli wyjaśnienia od razu powiem, że nie nazywam się Mateusz Liwski, tylko Piotr Jabłoński. Nastąpiła zmiana w obsadzie prowadzącego tę sesję. A dlaczego? No może kiedyś powiemy. Natomiast teraz chciałem Państwa przeprosić za to, że jest opóźnienie i to spore. Wynikło one z problemów technicznych, które mieliśmy świetnie wszystko zorganizowane i nagle nie wiadomo skąd pojawił się problem z połączeniem, w ogóle z nadawaniem tej naszej ostatniej sesji plenarnej. Dlatego też bez zbędnych wstępów będziemy przechodzili do już części merytorycznej, którą dzisiaj mamy poświęcić nowym wyzwaniom, nowym problemom. Oczywiście nowe wyzwania, nowe problemy to również te problemy techniczne, ale ja myślę, że one wszystkie też tworzą nowe szanse i nowe możliwości. Będziemy rozmawiali o bardzo poważnych sprawach związanych z problemami etycznymi w profilaktyce, z trudnościami w leczeniu osób ze współuzależnieniem, o bardzo nośnym temacie wzbudzającym wiele kontrowersji i dyskusji o zastosowaniu marihuany w celach medycznych, jak również o czymś, czego wszyscy doświadczamy, nawet teraz na tej sesji, to znaczy o przejściu na pracę zdalną i jak to można sprawnie, skutecznie prowadzić w tych nowych warunkach. Dlatego też nie wiem, czy w tej chwili możemy połączyć się już z panią profesor. Jeśli tak, to bardzo proszę panią Marię Deptułę, profesor panią Marię Deptułę o jej prezentację, jej wystąpienie i mam gorącą prośbę, ponieważ technika zabrała nam prawie 15 minut. Proszę każdego z prowadzących, żeby chociaż o te 3-4 minuty skrócił planowaną wypowiedź. Pani profesor, proszę uprzejmie. Witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Mam nadzieję, że nie będzie nam już tutaj nic złego się działo, jeszcze tylko muszę się nauczyć obsługiwać kliker i będzie, myślę, dobrze. Taki mam plan dzisiejszego wystąpienia. Nawiązuję w nim do tego, co mówiłam na zaproszenie Krajowego Biura 2 lata temu, bo również pewne etyczne aspekty poruszałam. Dzisiaj chciałabym się skupić na innych kwestiach, o których wtedy nie mówiłam, ale wychodzę z tego samego punktu, czyli z rozumienia etyki za siostrą Barbarą Hyrowicz jako pewnego namysłu nad moralnością, którego efektem jest przedstawienie pewnych reguł postępowania, ich uzasadnianie, podawanie racji, dla których działanie w ten sposób uznajemy, że jest powinnością pewną moralną. To jest też tak, że etyka stosowana, bo o takiej musielibyśmy myśleć w profilaktyce, jest to pewien namysł nad problemami moralnymi, które powstają właśnie w tym obszarze działalności i w pracy osobom, w pracy osób, które się profilaktyką zajmują. Jak bym miała powiedzieć, jak rozumiem wyzwanie, no to dokładnie tak jak w słowniku języka polskiego, no i połączenie tych dwóch definicji rozumienia etyki i wyzwania ułożyło mi się w taką definicję, że wyzwanie etyczne to jest trudne zadanie, które wymaga podjęcia wysiłku, rozwiązania problemu, który ma wymiar moralny. I uzasadnienie tego działania, podanie pewnych racji, dla których to działanie jest naszym zdaniem powinnością moralną. Nawiązując też do poprzedniego wykładu, chciałabym powiedzieć, że tej ocenie etycznej tak może podlegać każdy etap naszej działalności i zarówno na etapie diagnozy, zarówno na etapie projektowania zmian, jak i wprowadzania tych zmian, a potem oceny następstw naszego działania. Na każdym z tych etapów jest wiele problemów i dylematów, nad którymi wszyscy się zastanawiamy i jakoś nie mówimy o sobie, że uprawiamy etykę stosowaną tak, w profilaktyce, ale na pewno się zastanawiamy i słychać też to było w dzisiejszych i wcześniejszych wypowiedziach wielu osób, które już w konferencji brały udział.
Dzisiaj chciałabym się skupić na takim twierdzeniu i od niego zrobić dalsze kroki. Wszyscy się zgadzamy z tym, że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży są efektem niekorzystnego splotu czynników ryzyka i czynników chroniących, indywidualnych i środowiskowych. A skoro tak, to moim zdaniem więcej uwagi zarówno w badaniach, jak i w działaniach profilaktycznych trzeba skupić na środowiskowych czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka i monitorować te czynniki, na które możemy mieć wpływ w rodzinie, ale zwłaszcza w instytucjach, w których pracujemy, w takich instytucjach na przykład jak żłobki, przedszkola czy szkoły. Uważam, że to jest już wielki czas, żebyśmy my dorośli wzięli większą odpowiedzialność za warunki, jakie tworzymy dzieciom w różnych w takich instytucjonalnych środowiskach ich życia. Drugi element tej konsekwencji przyjęcia za punkt wyjścia przytoczonego wyżej twierdzenia jest też taki wniosek dotyczący rozwijania profilaktyki systemowej, na który chyba już nie starczy dzisiaj czasu, ale będą jeszcze inne okazje. Jak myślę o tym, co jest zadaniem pedagoga, profilaktyka, tak, no to wyraźnie wyodrębniają się takie dwie drogi, dwa obszary, nie wiem, dwa wątki, które nawzajem się przenikają. To jest z jednej strony diagnoza warunków rozwoju w rodzinie, w szkole i efektów rozwoju, czyli tego, co dziecko wie, umie, jakie umiejętności, kompetencje opanowało w ciągu swojego dotychczasowego życia. No i wychodząc z tego punktu, tak, staramy się tworzyć dzieciom warunki sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu. Więc znowu działając w tym obszarze, tak, realizując taki cel główny, no możemy się bardziej koncentrować na tym, co zrobić dla dziecka przez to, że dziecku stworzymy warunki do uczenia się nowych zachowań, do rozwijania swoich mocnych stron czy wielu innych czynników chroniących związanych z jednostką, ale też no, powinniśmy się koncentrować na drugiej stronie, tak? Czyli na środowisku, w którym dziecko żyje. Mam taką obserwację wieloletnią z mojej praktyki, z badań, które prowadzę, z kontaktów z rodzicami, z młodzieżą i z nauczycielami, że nie mamy w tym zakresie równowagi. Częściej interesuje nas, jakie jest dziecko, jaki jest nastolatek, jak on się zachowuje, co on wie, co umie, tak, z czym ma trudności. Natomiast rzadziej się zastanawiamy nad tym, jakie są środowiska życia tego dziecka, zwłaszcza warunki społeczne, w których dziecko żyje, w jakim stopniu są one dopasowane do jego aktualnych potrzeb i możliwości. Jak dziecko nastolatek postrzega to środowisko, w którym upływa jego życie, jeśli w ogóle się tym interesują pedagodzy, to najczęściej rodziną. Jeżeli coś jest nie tak w funkcjonowaniu dziecka, to szukają pedagodzy przyczyn w rodzinie. A bardzo rzadko się zdarza, albo prawie wcale, żeby szukali przyczyn w warunkach, jakie oni tworzą w tym miejscu, w którym pracują, na przykład w szkole. Zgubiliśmy tę równowagę i w związku z tym uważam, że takim wyzwaniem etycznym jest to, żebyśmy się przyjrzeli sobie i swoim działaniom. Jak funkcjonujemy w relacji z dzieckiem i nastolatkiem i jakie środowisko tworzymy, na przykład w szkole? Czy ono sprzyja rozwojowi wszystkich dzieci? Czy pozwala im zaspokoić potrzeby podstawowe, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, więzi, autonomii, sprawstwa, o których dzisiaj też tak pięknie mówiła Jola Koczurowska. Czy umożliwiamy wszystkim realizację zadań rozwojowych przypadających na dany okres rozwoju i co robimy wtedy, kiedy idzie coś nie po naszej myśli, niezgodnie z naszymi wyobrażeniami, do kogo adresujemy działania? I tutaj chciałabym Państwu pokazać wyniki z
dwa różne wyniki z badań, które realizowaliśmy z Szymonem Borsich i z Anią Borucką w latach 2017-2019. To był grant, na który dostaliśmy pieniądze z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu jest opis próby, w której prowadziliśmy badania. A na kolejnym slajdzie jest informacja o narzędziu, którym się posłużyliśmy do zbadania statusu socjoekonomicznego rodziny, w której żyje dziecko. I chciałabym powiedzieć, że autorem tego narzędzia jest Szymon Borsich i to narzędzie nam pozwoliło podzielić badane osoby na trzy grupy w zależności od statusu socjoekonomicznego rodziny. W pierwszej grupie są osoby, które wykonują pracę wymagającą podstawowego lub zawodowego wykształcenia. W drugiej grupie są osoby wykonujące pracę taką wymagającą przynajmniej średniego wykształcenia. W trzeciej grupie są zawody, rodzice, tak, których praca wymaga wyższych kwalifikacji, studiów wyższych. No i jakby to narzędzie łączy ze sobą dwa czynniki, nie tylko liczbę lat nauki, którą trzeba mieć za sobą, żeby na danym stanowisku pracować, ale też wynagrodzenie, które zwykle temu towarzyszy. Tam są w tabelce przykładowe zawody. No, do czego nam było to potrzebne? Potrzebowaliśmy tych informacji do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, dla kogo szkoła może być czynnikiem chroniącym? Kto ma szansę na dobre i bardzo dobre oceny? To były badania podłużne. Prowadziliśmy trzy pomiary na początku czwartej klasy, na końcu czwartej klasy i na końcu piątej klasy. I okazuje się, że szanse na dobre i bardzo dobre oceny z języka polskiego dzieci z drugiej grupy SES, czyli tych dzieci, których rodzice są pracownikami biurowymi, technikami czy innym, pracują jako średni personel, personel średniego szczebla, szanse tych dzieci są ponad trzykrotnie większe w czwartej klasie oraz ponad pięciokrotnie większe w piątej klasie niż szanse uczniów z najniższej grupy SES. Czyli tych dzieci, tych rodziców, którzy mają wykształcenie podstawowe lub zawodowe. A szanse uczniów z najwyższym SES są aż 12-krotnie większe niż uczniów z rodzin o najniższym SES na to, żeby otrzymać oceny dobre i bardzo dobre na koniec roku szkolnego z języka polskiego. To zróżnicowanie szans, jeśli chodzi o matematykę, jest mniejsze nieco, ale i tak dzieci z drugiej grupy SES są, szanse tych dzieci są około dwukrotnie większe, a szanse dzieci z trzeciej grupy, czyli rodziców o najwyższych kwalifikacjach, są pięciokrotnie większe na to, żeby dostać ocenę dobrą lub bardzo dobrą z języka polskiego, z matematyki, przepraszam. Jeżeli pamiętamy, że to jest ten czas, w którym dzieci budują przekonanie o swoich możliwościach, o swoich kompetencjach i z tym przekonaniem idą w dalsze życie, no to musielibyśmy chyba jednak się zastanowić, co my w tej szkole właściwie robimy. Na następnym slajdzie pokazuję wyniki badań, w których próbowałyśmy odpowiedzieć z Anią Borucką na pytanie, czego potrzebują uczniowie w czwartej i piątej klasie na lekcji. Uczniowie na końcu ankiety, która miała skategoryzowane odpowiedzi, a dotyczyła warunków rozwoju psychospołecznego w relacjach z nauczycielami, na końcu tej ankiety było pytanie, jeśli jest coś, co chciałabyś zmienić na lekcjach, napisz proszę o tym miejscu. Dokonałyśmy analizy wypowiedzi uczniów zgodnie z metodologią wykonywania takiej pracy i wyodrębniłyśmy dwie duże kategorie, potrzeby uczniów związane z codziennymi relacjami z nauczycielami i potrzeby uczniów związane z nauką.
Tutaj widać, że te potrzeby uczniów związane z nauką zgłaszane są wyraźnie częściej, tak? Ponieważ mamy mało czasu, więc nie mogę tutaj tego tak dokładnie omawiać, ale chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na subkategorie, na liczby, które informują, w ilu wypowiedziach ten wątek się pojawił, i żebyście Państwo chociaż zwrócili uwagę na te wytłuszczone przykłady. O czym dzieci piszą? Czego potrzebują, tak? Na przykład, żeby nas nie zmuszano do podchodzenia do tablicy, żeby nauczyciel nie obrażał innych uczniów, chcę, żeby nauczyciele nie krzyczeli. Następny zestaw dotyczy takich potrzeb jak potrzeba kontaktu emocjonalnego i potrzeba bycia ważną osobą dla nauczyciela. Dzieci piszą, pani tylko dla mnie jest niemiła i chcę to zmienić. Żeby nauczyciele nie denerwowali się, że czegoś nie rozumiem. Żeby więcej nauczycieli się mną interesowało. Poprawiłyśmy pisownię i gramatykę, żeby łatwiej było Państwu też czytać te wypowiedzi, ale prawie, że nie było wypowiedzi, w których nie było jakichś błędów, tak, gramatycznych, ortograficznych, ale sens zachowaliśmy. No i teraz, czego potrzebują uczniowie, jeśli chodzi o pracę na lekcji? Pragną spokoju i ciszy i oczekują, że nauczyciele tę dyscyplinę utrzymają. Bardzo często dopominają się o to, żeby lekcje odbywały się w wolniejszym tempie. Dzieci piszą na przykład, żeby nauczyciele wolniej dyktowali zdania i wolniej tłumaczyli oraz żeby jeden temat trwał dwie lekcje, bo wtedy szybciej zrozumiem. I to pisze dziecko na koniec czwartej klasy. Albo piszą, chciałbym zmienić na lekcji to, aby nauczyciel pisał w swoim tempie, ale poczekał na to, kiedy uczniowie przepiszą. Tak pisze dziecko na koniec czwartej klasy. Żebym miała trochę więcej czasu na zrobienie jakiegoś zadania, chociaż 5-8 minut. Tak pisze dziecko na początku czwartej klasy. W następnej tabelce są apele dzieci dotyczące zadań domowych. Generalnie czują się przeciążone pracami domowymi i z całą pewnością nie postrzegają ich jako okazji do tego, żeby utrwalać jakąś wiedzę, ćwiczyć umiejętności i nie postrzegają, te dzieci, które się wypowiadały, nie postrzegają zadania domowego jako atrakcyjnego zadania. Żeby zobaczyć, komu najbardziej, tak, zależy na tym, żeby właśnie zmienił się stosunek nauczycieli do nich i relacji i sposób pracy na lekcji, zbudowałam skalę, którą nazwałam indeksem ryzyka, która łączy wyniki dzieci na 9 skalach. Badane były warunki rozwoju psychospołecznego w relacjach z rówieśnikami, te same warunki w relacjach z nauczycielami, stres odczuwany w związku ze szkołą i nauką, stosunek emocjonalny do szkoły, poczucie bezradności na lekcjach języka polskiego i matematyki, zagrożenie stereotypem niskich zdolności na lekcjach polskiego i matematyki i styl wyjaśniania własnych sukcesów i porażek przez uczniów w nauce. I tak powstała skala, którą nazwałam indeksem ryzyka. I na tym wykresie, dość skomplikowanym, tak, widać najpierw, jak się układały reakcje dzieci na możliwość udzielenia odpowiedzi na to otwarte pytanie w pierwszym pomiarze, potem w drugim pomiarze i w trzecim pomiarze, w zależności od tego, do jakiej grupy ryzyka dzieci zostały zaliczone, tak? Jak duże było ryzyko ich niepowodzenia w realizacji takiego zadania rozwojowego, jakim jest nabieranie poczucia kompetencji. I tutaj jakby widać, że jeszcze w pierwszym pomiarze, na początku czwartej klasy i na końcu czwartej klasy nie ma znaczących różnic istotnych statystycznie między tymi grupami dzieci o różnym stopniu zagrożenia lub niezagrożonych wcale. Natomiast w trzecim pomiarze ta różnica już jest i ona jest statystycznie istotna. Z rozkładu procentowego widać, że to właśnie te dzieci najbardziej zagrożone, tak? Częściej niż koledzy i koleżanki
z ich klas zgłaszają swoje propozycje zmian w prowadzeniu lekcji, w tym jak nauczyciele się do nich odnoszą. To też nas informuje o tym i taki wyciągnęłyśmy wniosek też, że to nie jest do końca prawda, że dzieci nie chcą się uczyć, że jest taki czas, kiedy jeszcze bardzo chcą i nawet mają pomysły na to, co by nauczyciele mogli zrobić, żeby im to umożliwić. Stąd mój apel, żebyśmy zadbali o równowagę, żebyśmy się przyjrzeli też środowisku życia, które tworzymy dzieciom. Wśród wniosków mam taki, żebyśmy się pokusili o myślenie o profilaktyce systemowej, żebyśmy intensyfikowali badania nad warunkami rozwoju, nad praktykami edukacyjnymi, żebyśmy wykorzystali to, co już mamy, bo mamy dzięki wieloletnim działaniom Krajowego Biura, PARP-y, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodkowi Rozwoju Edukacji i systemowi rekomendacji programów profilaktycznych. Mamy już dość dużo dobrych praktyk, ciągle za mało, ale jednak już mamy całkiem ich sporo, żebyśmy uruchomili swoje siły i skierowali środki na to, żeby wykorzystywać to, co już mamy, też budować nowe oczywiście programy, ale żebyśmy spróbowali też wykorzystać to, co już mamy, żeby podnosić to na wyższy poziom, żebyśmy pomagali praktykom w doskonaleniu ich praktyk, no i żebyśmy częściej myśleli o tym, co my, dorośli, możemy zrobić, żeby dzieciom żyło się lepiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję pani profesor za wystąpienie. Jeszcze raz przepraszam za ciągle towarzyszące nam problemy techniczne i chyba tylko należy się cieszyć, że tym razem ta przerwa trwała znacznie krócej i możemy kontynuować. Bardzo dziękuję jeszcze raz za interesujące wystąpienie, po którym na pewno mamy wiele pytań, ale niestety problemy techniczne zabrały nam wiele czasu, także w tej chwili myślę, że będziemy w jakiś inny sposób próbowali jeszcze ten dialog z panią profesor prowadzić. Natomiast teraz chciałem poprosić o głos pana doktora Wieczorka, który zresztą wypełnia taką lukę, którą ja tu osobiście odczuwam. Skupiliśmy się na alkoholu i narkotykach, a uzależnienia behawioralne gdzieś zostały w tle i dobrze, że teraz będziemy mogli posłuchać troszeczkę na temat związków tych dwóch zagadnień i trudności w leczeniu osób, które doświadczają tych trudności. Witam Państwa serdecznie. Nie widzę jeszcze prezentacji. To jeszcze zapytam kwestię. To wracam. Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz Wieczorek i wraz z koleżanką z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Katarzyną Dąbrowską, przygotowaliśmy dla Państwa prezentację. I chcielibyśmy z Państwem się podzielić wynikami badań na temat współwystępowania zaburzeń hazardowych i zaburzeń wynikających z używania alkoholu i narkotyków. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o trudnościach w leczeniu osób ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych. Na początek chciałem z Państwem się podzielić, czym się kierowaliśmy, projektując to badanie i jaką przyjęliśmy taką ramę teoretyczną. I
Założyliśmy, że zaburzenia współwystępujące są to zaburzenia, które występują w tym samym czasie, bądź są to zaburzenia pojawiające się niezależnie od siebie podczas całego życia. Jest to taka definicja współwystępujących zaburzeń, którą znaleźliśmy w literaturze, którą kierują się badacze z wielu krajów. I taką samą perspektywę przyjęliśmy również. Wśród osób z współwystępującymi, wśród osób z zaburzeniami hazardowymi można wyodrębnić też, można odnotować wysokie wskaźniki współwystępujących zaburzeń wynikających z używania substancji. I szacuje się, czy też badania międzynarodowe pokazują, że między 40 a 70% pacjentów placówek zajmujących się leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych przejawiało minimum jedno dodatkowe zaburzenie psychiczne. Osoby ze współwystępującymi zaburzeniami rezygnują z leczenia 2,5 razy częściej niż osoby z zaburzeniami hazardowymi. Pacjenci ci mają zwykle cięższy przebieg choroby, mają poważniejsze konsekwencje zdrowotne i społeczne. Specjaliści leczenia uzależnień odnotowują więcej trudności i powikłań w leczeniu oraz notują gorsze wyniki samego leczenia w porównaniu z pacjentami z tylko jednym zaburzeniem psychicznym. Przez klinicystów są osoby ze współwystępującymi zaburzeniami są postrzegane jako trudniejsze w pracy w porównaniu z osobami z tylko jednym zaburzeniem. W naszych badaniach przyjęliśmy perspektywę jakościową, prowadziliśmy wywiady semistrukturyzowane. Badania prowadziliśmy w Warszawie i we Wrocławiu. Dobór próby miał charakter celowy. W sumie zrealizowaliśmy 65 wywiadów indywidualnych i były to wywiady prowadzone wśród respondentów ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i uzależnionych od alkoholu. 20 wywiadów ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i uzależnionych od narkotyków. Przeprowadziliśmy również 5 wywiadów z lekarzami, specjalistami w zakresie psychiatrii, z 10 terapeutami zatrudnionymi w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu i 10 wywiadów z terapeutami zatrudnionymi w placówkach leczenia uzależnienia od narkotyków. Nasze badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, spełniając wszelkie wymagania etyczne dla tego typu projektów badawczych. I przechodząc do wyników badań, to trudności w leczeniu osób ze współwystępującymi zaburzeniami można zaklasyfikować do 4 kategorii. Po pierwsze, były to problemy z implementacją leczenia. Po drugie, były to problemy z nasileniem symptomów jednego bądź drugiego zaburzenia. Po trzecie, czy też trzecim rodzajem trudności były problemy z utrzymywaniem abstynencji od używania substancji lub od hazardu podczas leczenia. I czwartym rodzajem problemów w leczeniu, czy też trudności terapeutycznych, były trudności z nasileniem współwystępującego zaburzenia w wyniku leczenia jednego z nich. Takim problemem związanym z wdrożeniem leczenia, czy też z implementacją leczenia, może być ukrywanie jednego z zaburzeń. Najczęściej są to zaburzenia hazardowe, które aż tak nie wpływają na wygląd zewnętrzny i zachowanie, jak używanie alkoholu czy narkotyków. I mówią o tym zarówno pacjenci, jak i specjaliści. I tak jak tutaj Państwo widzą, dla jednego z respondentów hazard był trudniejszy do leczenia, znacznie trudniejszy niż alkohol, ponieważ łatwiej zaburzenia hazardowe jest ukryć. Z kolei profesjonaliści mówią o tym, że osoby ze współwystępującymi zaburzeniami często nie przyznają się do drugiego zaburzenia, przez co mają problem z ich leczeniem. Dopiero jak nie mają wyjścia i wtedy mówią o tym, że ten problem się pojawia, że mają problem z graniem lub z braniem, z używaniem narkotyków.
Jedną z trudności z wdrożeniem leczenia współwystępujących zaburzeń jest to, że specjaliści nie rozpoznają zaburzeń hazardowych, ponieważ mogą nie mieć doświadczenia w ich leczeniu, gdyż w placówce, w której pracują, rzadko zdarzają się tego typu pacjenci i ich główna uwaga nie jest skierowana na osoby czy też na zaburzenia hazardowe, więc tego typu zaburzenia nie są przez nich dostrzegane. Również tak jak dostrzegają to profesjonaliści, pacjenci mogą nie przyznać się do zaburzenia, ponieważ czerpią z niego korzyści psychologiczne i społeczne, bądź też wstydzą się ujawniać kolejne zaburzenie. Kolejnym rodzajem trudności jest nasilenie różnego rodzaju symptomów pojawiających się w trakcie leczenia. Ponieważ osoby z zaburzeniami, ze współwystępującymi zaburzeniami cechują się słabą kontrolą impulsów i emocji i dostrzegają to zarówno terapeuci, psychiatrzy, jak i sami pacjenci. Niestety pacjenci nie dostrzegają, jakie jest źródło ich impulsywności, mają problem z poradzeniem sobie z tym oraz z kontrolą emocji. I tak jak tutaj opowiada jeden z respondentów, on nie kontroluje swoich emocji, mimo tego, że często analizuje źródło tego, czy źródłem tego jest uzależnienie od narkotyków, czy zaburzenia związane z hazardem. Jednak taki brak kontroli nad emocjami znacznie utrudnia terapeutom leczenie. Innym rodzajem trudności jest brak zasobów wewnętrznych, na których można oprzeć proces zdrowienia. Często zdarza się, że pacjenci borykający się ze współwystępującymi zaburzeniami mają wśród nich trudno znaleźć, czy też u nich trudno znaleźć taki zdrowy obszar funkcjonowania, czy też zasoby, które mogłyby być podstawą powrotu do zdrowia. Kumulacja, innym rodzajem problemów jest kumulacja problemów wywołanych hazardem i używaniem substancji psychoaktywnych, co też przekłada się na później na proces leczenia. Innym rodzajem trudności, czy też inną grupą trudności w terapii osób ze współwystępującymi zaburzeniami są problemy z utrzymywaniem abstynencji od używania substancji bądź od grania w gry hazardowe. Utrzymywanie abstynencji od grania w gry hazardowe jest szczególnie trudne dla pacjentów i jest to trudniejsze niż utrzymanie abstynencji od alkoholu czy narkotyków. Taką trudnością w leczeniu osób z zaburzeniami, ze współwystępującymi zaburzeniami jest też większa liczba nawrotów w porównaniu z pacjentami tylko jednym uzależnieniem, czy też tylko jednym zaburzeniem towarzyszącym. Leczenie jest bardziej skomplikowane ze względu na pojawianie się nawrotów wywołanych hazardem, piciem alkoholu czy używaniem narkotyków. I takie doświadczenia mają zarówno profesjonaliści, ale też zauważają to sami pacjenci. I tak jak tutaj jeden z terapeutów mówi o tym, że ma takie wrażenie, że są to bardziej destruktywni pacjenci, którzy mieli pełne objawy współwystępujących zaburzeń hazardowych i uzależnienia i trudniej jest im przezwyciężyć te nałogi, jak tutaj oni mówią. Ostatnią taką grupą trudności są objawy, to jest trudność z objawami współwystępującymi, ponieważ one nakładają się na siebie, co obniża zdolność do wychodzenia z uzależnienia. I teraz przechodząc do podsumowania, czy też do próby interpretacji tych trudności, które mogą pojawić się w procesie leczenia, to należy wspomnieć, że leczenie osób ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i wynikającymi z używania alkoholu lub narkotyków może mieć trudniejszy przebieg. To nasilenie objawów wynikających ze współwystępujących zaburzeń może być wywołane trudnościami w regulacji emocji, a granie w gry hazardowe jest także konsekwencją obniżonej zdolności do samokontroli. Wiele osób z zaburzeniami hazardowymi
Wśród osób z zaburzeniami hazardowymi częściej występują objawy zespołów lękowych, depresyjnych, które również nasilają trudności w leczeniu. Takie trudności z utrzymywaniem abstynencji mogą być wyjaśniane z wykorzystaniem modeli motywacyjnych rozwoju uzależnienia, które zakładają, że ludzie używają substancji, aby uzyskać pożądane rezultaty, na przykład regulować pozytywne i negatywne emocje. Również te trudności w leczeniu mogą wiązać się z postrzeganiem osób uzależnionych czy z zaburzeniami hazardowymi jako jednorodnej grupy pacjentów, do której leczenia wykorzystuje się często uniwersalne podejście terapii poznawczo-behawioralnej. Jednak jak pokazują badania prowadzone wśród osób ze współwystępującymi zaburzeniami, są to grupy niejednorodne, wobec których należy implementować specyficzne oddziaływania oraz reagować na ich potrzeby, biorąc pod uwagę specyficzne różne podtypy pacjentów. Ta heterogeniczność populacji wymaga rzetelnej, pogłębionej diagnozy umożliwiającej dobór odpowiedniego leczenia. I taką rekomendacją wynikającą i z literatury przedmiotu, i z naszych badań jest utworzenie czy też wdrożenie wytycznych dla profesjonalistów, ponieważ jak pokazują badania, brak odpowiednich wytycznych utrudnia leczenie współwystępujących zaburzeń związanych z używaniem substancji, a jednocześnie może skutkować niepomyślnymi konsekwencjami dla pacjentów. Tym samym jednym ze sposobów poprawy leczenia tego typu zaburzeń powinno być zapewnienie aktualnych i kompleksowych wytycznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w danej placówce, w której mogą pojawić się osoby ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Ono oczywiście jest, mogłoby być źródłem bardzo długiej dyskusji i rozmów, na którą niestety nie mamy czasu. Powiem tylko tyle, że bardzo dobrze chyba się stało, że jeśli chodzi o kształcenie specjalistów psychoterapii uzależnień, to w tej chwili w programie szkolenia również zostały zawarte treści związane sensu stricto z leczeniem uzależnień behawioralnych, czy jak ktoś woli, nałogów behawioralnych. To myślę, że to jest krok w kierunku tego, o czym pan doktor mówi, czyli wypracowania pewnych standardów pracy. Ze względu na to niestety psikusy, które nam cały czas technika sprawia, spróbujmy nie tracąc czasu, nie czekać aż kolejny raz nas zaskoczy. I teraz poproszę panią doktor Dąbrowską o podzielenie się z nami uwagami na temat nowego zjawiska, ale budującego wiele nadziei z jednej strony, a z drugiej strony wiele kontrowersji, to znaczy zastosowania przetwarów konopi w medycynie. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność dzisiaj zaprezentować wyniki badania na temat używania medycznej marihuany w Polsce. Śmiało mogę powiedzieć, że wyniki tego badania to świeża bułeczka, bo zostało ono przeprowadzone w tamtym roku wspólnie z doktorem Łukaszem Wieczorkiem. Prowadziliśmy je w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Jeśli chodzi o metodologię tego badania, to wykorzystaliśmy metodologię badań jakościowych. Przeprowadziliśmy badania jakościowe z różnymi grupami respondentów po to, żeby zapewnić jak najbardziej adekwatny obraz tego zjawiska i rozmawialiśmy z lekarzami, którzy przepisują medyczną marihuanę, którzy jej nie przepisują, z osobami, które leczą się z zastosowaniem medycznej marihuany, z osobami, które potencjalnie mogłyby być leczone medyczną marihuaną. Są to głównie osoby z dolegliwościami bólowymi. Włączyliśmy też do badania pielęgniarki, które też zwykle miały do czynienia z medyczną marihuaną.
Jak widzicie Państwo, jak na badania jakościowe ta próba jest bardzo duża, bo to było aż 100 wywiadów. Oczywiście nie jest to badanie reprezentatywne, ale staraliśmy się, aby nasi respondenci pochodzili z różnych ośrodków. Oczywiście głównie były to duże miasta, no bo tam najczęściej ta medyczna marihuana jest przepisywana. Jak do tej pory prowadzono bardzo dużo badań, nazwijmy to biologicznych, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę, natomiast bardzo mało jest takich refleksji społecznych, jeśli chodzi o to zjawisko. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć o takim badaniu, które zostało przeprowadzone w Izraelu, w Niemczech i w Kanadzie, czyli w sumie w krajach, które mają największe doświadczenie w przepisywaniu i używaniu medycznej marihuany. I jeśli chodzi o te wyzwania w innych krajach, o których wspominano, o których mówili lekarze, to jeśli chodzi o Kanadę, to lekarze reumatolodzy byli poddani badaniu i oni mówili, że w zasadzie oni nie mają stosownej wiedzy we właściwym przepisywaniu marihuany. Zwrócili uwagę na to, że istnieje dużo różnych odmian marihuany, dostępnych odmian, które charakteryzują się bardzo różną zawartością substancji aktywnych. I oni nie do końca jakby umieją sobie poradzić z tą mnogością i z tym bogactwem. Też mówią o tym, że byłaby potrzeba w przypadku takich pacjentów, by ściślej czy bardziej ich monitorować niż innych pacjentów. Natomiast oni nie mają więcej czasu, czy jakby ich rutyna nie przewiduje więcej czasu na pacjentów, którzy stosują medyczną marihuanę. Z drugiej strony mówią, że spotykają się z dużą presją, czy po prostu przychodzą pacjenci i oczekują od nich przepisywania tej medycznej marihuany, chcieliby jej używać. No i jeszcze mówią o tym, że szczególnie w Izraelu, to tak, bo tam, jak wiemy, jest obowiązkowa służba wojskowa, nie ma uregulowanych ważnych kwestii, takich jak prowadzenie pojazdów i właśnie odbywanie służby wojskowej. To, co podkreśla się w Kanadzie, to takie odejście od zwykłej praktyki, którą stosowano w Kanadzie, że te nowe procedury medyczne musiały być poparte najpierw taką debatą, sprawdzeniem dowodów naukowych. Natomiast w przypadku medycznej marihuany ta ścieżka została skrócona. I oni jakby no, czują się w tej sytuacji też jakoś zagubieni. Lekarze zgadzają się, że jeżeli to używanie medycznej marihuany miałoby dotyczyć pacjentów terminalnych, to, no to jakby jak najbardziej popierają to. Natomiast jeśli chodzi o Kanadę, to większość użytkowników przyjmuje marihuanę w związku z dolegliwościami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. I lekarze obawiają się, że częściowo, mówiąc kolokwialnie, te diagnozy mogą być naciągane, tak? Więc boją się, że ludzie będą sięgali po medyczną marihuanę, chociaż tak naprawdę no, niekoniecznie istnieje taka potrzeba. No i oczywiście pojawia się tutaj kwestia użytkowników, którzy w przeszłości używali rekreacyjnie, tak? Też nie wiadomo jakby jak ich traktować i czy to powinno mieć jakieś znaczenie. Również w Niemczech lekarze nie uważają, żeby mieli wyczerpującą wiedzę na temat medycznej marihuany. Też podkreślają, że nie mają odpowiednio długiego czasu na konsultacje, ale też nie czują, że mają takie zaplecze w postaci wystarczającej liczby badań.
Jeśli chodzi o wyzwania, które my zidentyfikowaliśmy w naszym badaniu, to ja je podzieliłam na takie grupy. Jeżeli chodzi o same wyzwania dotyczące samej substancji, to już na samym wstępie pojawia się problem definicji medycznej marihuany, tak? Bo z jednej strony są oczywiście leki z zawartością THC, które przepisują lekarze, ale też jest szeroka gama suplementów na rynku z zawartością CBD. I dla niektórych CBD to jeszcze jest medyczna marihuana, dla niektórych to już nie jest, więc rozmawiając w Polsce o medycznej marihuanie, najpierw musielibyśmy zdefiniować tak naprawdę o czym rozmawiamy. Jeśli chodzi właśnie o takie wyzwania, no to jest oczywiście ten brak kontroli nad rynkiem suplementów w Polsce, gdzie lekarze z jednej strony chcieliby korzystać również z produktu z zawartością CBD, natomiast no one mają cały czas status suplementów i, no i to postrzegają jako problem. Dużym problemem jest to, że w tej chwili jest bardzo ograniczony repertuar leków, więc widzimy tutaj, że z jednej strony ta mnogość może być problemem, ale też to, że jest bardzo ograniczona zawartość leków, które do tej pory był lek, który miał dosyć dużą zawartość THC i po prostu ten lek nie wszystkim pacjentom i nie do wszystkich schorzeń pasuje. Także zdaniem specjalistów, aby leczenie mogło być zindywidualizowane, a takie musi być w przypadku pacjentów leczonych medyczną marihuaną, wymaga to po prostu wprowadzenia większej ilości, większej gamy leków na rynek. Lekarze, głównie oczywiście ci, którzy nie przepisują medycznej marihuany, mówią o tym, że po prostu brakuje im wiedzy, brakuje im doświadczenia. Część z nich nawet nie wiedziałoby, jak zabrać się do wypisania recepty, bo ważne jest, żeby powiedzieć, że w Polsce każdy lekarz może wypisać medyczną marihuanę, więc nie ma tutaj wydzielonych specjalności. W zasadzie nawet lekarz pediatra mógłby wypisać medyczną marihuanę. Natomiast oczywiście większość lekarzy w ogóle nie wiedziałoby, jak się do tego zabrać. Brakuje im wsparcia w postaci szkoleń i to, co podkreślają, to wiedza pochodzi głównie z firm farmaceutycznych, więc jakby też nie mają takiego zaplecza w postaci badań łatwo dostępnych, w postaci szkoleń, w postaci jakichś skryptów, z których łatwo mogliby pozyskać wiedzę. Kolejne wyzwanie, no to oczywiście takie, że część lekarzy obawia się, że pacjenci, którzy przychodzą, żeby przepisać im medyczną marihuanę, chcieliby po prostu ją pozyskać w celu odurzania się. I to, co jest istotne, też część lekarzy obawia się takiej stygmatyzacji ze strony swoich kolegów, ze strony środowiska lekarskiego. Gdyby oni wiedzieli, że dowiedzieli się, że dany lekarz przepisuje medyczną marihuanę, oni się obawiają, że mogłoby to się spotkać ze złym odbiorem. Kolejne wyzwania to wyzwania po stronie rozwiązań prawnych i administracyjnych. Jeśli chodzi o marihuanę, to te recepty, na których się wypisuje, są to recepty tak zwanego ścisłego zarachowania, więc też bardzo ściśle musi być skrupulatnie prowadzona dokumentacja pacjenta. Więc lekarze też są trochę zniechęceni tymi obostrzeniami. Też nie wszystkie placówki jakby chętnie, może nawet niechętnie, po prostu niekoniecznie dopuszczają, tak, żeby w ich placówce przepisywać medyczną marihuanę.
Nie jest prosto pacjentowi uzyskać dostęp do medycznej marihuany. Jeśli chodzi o takie wyzwania leżące po stronie pacjenta, to przede wszystkim jest to trudność w dotarciu do lekarza, który przepisze lek. Jest to mało lekarzy, którzy rzeczywiście znają temat, mogą ten lek dobrać, mogą powiedzieć o jego skutkach ubocznych, o przeciwwskazaniach. Jeśli chodzi o lekarzy, którzy przyjmowaliby w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest to już ekstremalnie trudne. Więc jeżeli się chce człowiek leczyć, to w zasadzie musi się udać do lekarza w prywatnej opiece zdrowotnej. Jest też bardzo słabe zaopatrzenie w aptekach, często są przerwy w dostawach, tylko nieliczne apteki zajmują się dystrybucją leków. Oczywiście cena leku jest bardzo wysoka i na ten lek nie ma refundacji. Oprócz tego, że cena leku jest wysoka, to jest też to koszt waporyzatora, którego trzeba używać do używania leku, też jest bardzo wysoki. No i oczywiście część pacjentów musi się borykać z takim niezrozumieniem społecznym, ze stygmatyzacją. Nie tylko ze strony społeczeństwa, ale też boją się na przykład idąc do lekarza innego niż ten, który przepisał im medyczną marihuanę, przyznać, że używają. Jeżeli chodzi o korzyści, o których mówili zarówno lekarze, jak i pacjenci z używania medycznej marihuany, to lekarze, którzy wykorzystują susz konopi, uważają, że jest to skuteczny środek w leczeniu niektórych schorzeń lub dolegliwości i uważają, że nawet w niektórych przypadkach skuteczniejszy niż inne leki przeznaczone do stosowania danego zaburzenia. Również lekarze, którzy nie stosują medycznej marihuany w praktyce klinicznej, mają świadomość, mówią o tym, że mają świadomość, że to mógłby być skuteczny lek. Wynika to z ich pośrednich doświadczeń, z zasłyszanych historii, z badań, do których mieli dostęp. Wskazują na działania synergiczne w połączeniu z innymi lekami medycznej marihuany. Jeśli chodzi o korzyści po stronie pacjentów, to głównie dotyczą one poprawy jakości życia związanej ze złagodzeniem różnych dolegliwości, takich jak głównie dolegliwości bólowe, ale też poprawa stanu psychicznego, zredukowanie takich nieprzyjemnych objawów jak nudności. Więc głównie te korzyści oznaczają poprawę funkcjonowania tych osób. W podsumowaniu chciałam powiedzieć, że pomimo, że istnieją podstawy prawne do przepisywania medycznej marihuany, to w praktyce możliwości te są znacznie ograniczone i brakuje jeszcze nam bardzo dużo wiedzy, praktyki, żeby można to było robić lepiej i skuteczniej. Lekarz po stronie lekarza nie ma aż tak dużo zachęt, dlatego że on musi poświęcić sam bardzo dużo czasu, energii na zdobywanie wiedzy, na wyszukiwanie jej. W zasadzie może się też spotkać z niechęcią środowiska, także lekarz, który chce przepisać medyczną marihuanę, musi się zmierzyć z wieloma problemami. Pacjenci, którzy mają wskazania do przyjmowania medycznej marihuany, często muszą się wykazać bardzo dużą determinacją, żeby ten lek pozyskać, zdobyć. No i to, co chciałam powiedzieć, że zarówno pacjenci, jak i lekarze dostrzegają korzyści z używania medycznej marihuany. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Myślę, że to jest jeden z tematów, który będziemy jeszcze ciągnąć i kontynuować. Na pewno wielką wartością przy całej niedoskonałości systemu jest to, że wprowadzając marihuanę w Polsce, przy całych wątpliwościach dotyczących tej sfery całej medycznej, kierowaliśmy się głównie tym, że to jest szansa dla niesienia pomocy, łagodzenia cierpienia ludziom, którzy w tej marihuanie upatrują jakiegoś rozwiązania czy osłabienia swoich problemów. Myślę, że dalsza dyskusja na temat tego, jak ją szerzej stosować, jak ją lepiej wykorzystywać, ciągle jest przed nami. Teraz, proszę Państwa, poproszę panią doktor, czy już profesor Justynę Klingemann, żeby w pewien sposób też połączyła ten świat stary z dzisiejszym i powiedziała nam o tym, jak te nowe środki techniczne mogą być wykorzystywane i czy mogą być skuteczne w prowadzeniu terapii, czy w ogóle pomocy osobom tej pomocy potrzebującym. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o moją prezentację. Dzień dobry. Niestety będę mówić głównie o wyzwaniach. W związku z tym, że pandemia i związane z nią obostrzenia sprawiły, że terapeuci uzależnień musieli skorzystać z pomocy systemów teleinformatycznych, aby podtrzymać kontakt z pacjentami i kontynuować proces terapeutyczny, w naturalny sposób pojawiło się pytanie o efektywność takiej terapii. Odpowiedzi na nie szukałam w literaturze naukowej na ten temat, a wyniki tych poszukiwań zaprezentuję Państwu za chwilę. Przegląd dotyczyć będzie efektywności terapii wobec dwóch typów problemów: uzależnienia od narkotyków oraz uzależnienia od hazardu. Na tym się dzisiaj skupię. Warto zacząć od tego, że pojęcie terapia online ujmowane jest w literaturze nieco szerzej niż w naszym potocznym rozumieniu. Chodzi tu raczej o wszelkie programy terapeutyczne z elementami interakcji pacjent-terapeuta, które są oferowane przez internet. Tym samym rozróżnia się dwie podstawowe formy takiej terapii online. Terapię asynchroniczną, czyli terapię, w której terapeuta wymienia z pacjentem maile w połączeniu z zadaniami czy treściami umieszczonymi na specjalnie do tych celów stworzonych stronach internetowych, oraz terapię synchroniczną, tak jak my rozumiemy terapię online, czyli terapię, gdzie terapeuta łączy się z pacjentem online w czasie rzeczywistym i prowadzi indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, wykorzystując do tego celu komunikatory internetowe czy narzędzia do wideokonferencji. Idziemy dalej. Wyniki tego przeglądu ukażą się wkrótce w serwisie informacyjnym uzależnienia, także zachęcam Państwa do bardziej szczegółowej lektury, ponieważ ja ze względu na ograniczenia czasowe tylko prześlizgnę się po najważniejszych kwestiach. Dokonałam tu swoistego przeglądu przeglądów, ponieważ zaczęłam od przeglądów badań poświęconych tym kwestiom, opublikowanych ostatnio w renomowanych czasopismach naukowych. Okazuje się jednak, że przeglądy te wrzucają dużo do jednego worka. Na przykład wrzucają terapię online w formie synchronicznej oraz asynchronicznej, albo nikotynę, alkohol i narkotyki razem, albo bardzo różne formy oddziaływań terapeutycznych, albo bardzo różne metodologie. Jak zobaczą Państwo, wyłuskanie wniosków dotyczących efektywności terapii online w odniesieniu do narkotyków i do hazardu sprawiło mi niemały kłopot. Przykładowo tu na slajdzie widzicie Państwo badania nad efektywnością interwencji terapeutycznych lub medycznych, czyli i leków, i psychoterapii, oferowanych online przy wykorzystaniu technologii synchronicznych. Autorzy zidentyfikowali 13 artykułów opublikowanych w latach 2005-2018, ale jeśli chodzi o metodologię, było to 7 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, włączając w to randomizowane badania pilotażowe, jedno badanie quasi-retrospektywne, 2 nierandomizowane badania pilotażowe oraz 3 badania retrospektywne. Wielość różnych metodologii. 3 artykuły dotyczyły nikotyny, 5 alkoholu, 5 opioidów. Przyglądając się badaniom poświęconym opioidom, 2 z nich dotyczyły psychoterapii pacjentów programów metadonowych, a 3 konsultacji medycznych polegających na przepisaniu metadonu lub buprenorfiny w ramach opieki ambulatoryjnej. W żadnym z tych badań poświęconych opioidom nie wykazano różnicy pomiędzy leczeniem medycznym lub psychoterapią, a leczeniem w formie standardowej.
Kolejny przegląd uwzględnia 9 badań, w tym 7 odnoszących się do nikotyny, 1 do hazardu i 1 do nadużywania substancji psychoaktywnych. Jak Państwo się domyślacie, trudno wyciągać z niego jakiekolwiek wnioski co do efektywności terapii online w odniesieniu do innych substancji czy zaburzeń niż uzależnienie od nikotyny. Przyglądając się badaniom dotyczącym hazardu, też trudno jakiekolwiek wnioski, ponieważ grupę kontrolną stanowili tam pacjenci z listy oczekujących, co uniemożliwiło porównanie grupy eksperymentalnej z grupą kontrolną na etapie follow-up po 12 miesiącach, ponieważ ci pacjenci zaczęli w międzyczasie uczestniczyć w terapii standardowej. W badaniu dotyczącym narkotyków to badanie okazało się badaniem pilotażowym, w którym tylko 20% zaproszonych pacjentów zaproszonych do badania miało dostęp do komputera z internetem, więc znów nie wiadomo tu, o jakiej do końca próbie mówimy. Kolejny przegląd i podobne problemy. Kolejne bardzo ciekawe badanie dotyczyło efektywności terapii online w populacji dorosłych z niepełnosprawnością, włączając w to osoby głuche i niedosłyszące, które doświadczały problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Uczestnikom badania oferowano tu wspomaganą komputerową terapię 12 kroków oraz konsultacje online prowadzone przez terapeutów ze znajomością języka migowego. Z 62 osób, które uczestniczyły w tej terapii, 48 przeszło wszystkie jego etapy. Wydaje się też, że im większa ekspozycja na tą e-terapię, tym lepsze funkcjonowanie psychospołeczne pacjentów. Ale znów duże problemy metodologiczne. Mała próba, brak grupy kontrolnej, wysokie braki danych. Podobne problemy dotyczą terapii prowadzonej przez telefon, choć w ogóle rzadziej prowadzi się terapię w ten sposób. Telefon częściej wykorzystywany jest do udzielania porad czy też konsultacji w ramach takich krótkich interwencji, często przy wykorzystywaniu technik dialogu motywacyjnego. Konsultacje bywają też wykorzystywane po zakończeniu terapii jako taka forma podtrzymania kontaktu z pacjentami. Na slajdzie widzicie Państwo przegląd badań nad efektywnością poradnictwa przez telefon w odniesieniu do osób używających alkoholu i narkotyków. Uwzględniono w nim aż 64 kontrolowane badania kliniczne, ale tylko 5 dotyczyło narkotyków, kolejnych 21 alkoholu i narkotyków razem. W ocenionych badaniach prowadzono średnio 7 sesji telefonicznych, które trwały średnio pół godziny w okresie średnio 5 miesięcy, a 60% badanych ukończyło pełny program terapeutyczny oferowany online. W większości badań analizowanych w przeglądzie, które porównywały terapię przez telefon z minimalną interwencją terapeutyczną, była ona tak samo skuteczna przy niższych kosztach. Autorzy przeglądu podkreślają, że nie są to też wyniki krótkoterminowe, bo mediana pomiarów follow-up to aż 12 miesięcy, a skuteczność nie obniżała się z upływem czasu. Ale, oczywiście jest jakieś ale, z większości analizowanych badań wyłączono osoby o znacznym zaawansowaniu uzależnienia, ponieważ na wstępie założono, że terapia telefoniczna nie jest odpowiednia w ich przypadku, więc mówimy tu o badaniach na trochę innej grupie pacjentów niż ci, z którymi mamy do czynienia w lecznictwie. Sami autorzy przeglądu sugerują dużą ostrożność w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o nielegalne substancje psychoaktywne, gdzie tych badań było po prostu najmniej. Przesunę się do przodu. Zachęcam do przejrzenia tych slajdów, może kiedy pojawią się znowu online. Ja chciałabym jeszcze wspomnieć trochę o kwestiach związanych z implementacją tego typu interwencji. Obecna sytuacja epidemiczna przyspieszyła wiele procesów i implementacja została w pewnym stopniu wymuszona wyższą koniecznością. Ale jeśli przyjrzymy się badaniom, zobaczymy, że zapytani o opinię eksperci uważają, że interwencje te owszem mogą być uzupełnieniem tradycyjnych form terapii oraz narzędziem zachęcającym do terapii osoby, które nie korzystają z leczenia, ale ciągle mamy do czynienia z brakiem uzasadnienia naukowego dla takich działań,
ze względu na ograniczoną ilość badań o wysokiej jakości naukowej oraz wyniki dotyczące przede wszystkim efektów krótkoterminowych. Ponadto większość ekspertów uczestniczących w badaniu przyznała się do takiego braku wystarczającej wiedzy i umiejętności, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowych technologii w lecznictwie uzależnień, zgłaszając tym samym potrzebę prowadzenia odpowiednich szkoleń w tym zakresie. Jeśli zapytamy placówki leczenia uzależnień, odpowiadają one, że interesują je przede wszystkim takie rozwiązania, które pozwalają zwiększyć czas poświęcony pacjentom w kontakcie bezpośrednim. Takimi rozwiązaniami są przede wszystkim wiadomości tekstowe przypominające o terminie wizyty oraz skomputeryzowanie procesu diagnostycznego. W znacznie mniejszym stopniu jest to strona internetowa z informacjami dla pacjentów czy aplikacje mobilne wspierające proces zdrowienia po terapii, terapia online czy terapia telefoniczna, chociaż tu też około połowa badanych wyraża zainteresowanie wprowadzeniem tego typu nowych technologii do lecznictwa. Jeśli zapytamy pacjentów, pacjenci podobnie zainteresowani są terapią online, ale jako uzupełnieniem programów twarzą w twarz, w których uczestniczą. W badaniu, które Państwu pokazuję, to kobiety były bardziej zainteresowane terapią wykorzystującą nową technologię, za to wiek nie był tu zmienną różnicującą stopień zainteresowania. Warto pamiętać o tym, że większość pacjentów nie ma smartfonów, o tym, że niewiele wiemy na temat dostępu pacjentów do szybkiego internetu, co kosztuje. Niewiele też wiemy na temat możliwości uczestniczenia w terapii online w warunkach, które zapewniają intymność i prywatność. Choć trochę tu już wiemy z naszych własnych doświadczeń związanych z prowadzeniem terapii w czasie pandemii, czego dotyczyła też wtorkowa sesja na konferencji, wiemy, że bywa różnie, a problemów jest dużo, ale radzimy sobie z nimi. Już tytułem podsumowania chciałabym podkreślić, że terapia telefoniczna lub synchroniczna terapia online wydaje się być rozwiązaniem godnym wdrażania, ale przede wszystkim w odniesieniu do specyficznych grup pacjentów, takich grup, które mają utrudniony dostęp do terapii tradycyjnej, takich grup, które do terapii się nie zgłaszają. Są to z pewnością metody, które niwelują takie tradycyjne bariery w korzystaniu z terapii, szczególnie te bariery, które wynikają z geografii, z ograniczeń finansowych, czasowych oraz wstydu i lęku przed stygmatyzacją związaną również z podjęciem terapii. Pamiętajmy o tym, że wielu pacjentów i terapeutów woli relacje twarzą w twarz. Terapia telefoniczna lub online wymaga od terapeutów nabycia czy wykorzystywania bardzo specyficznych umiejętności aktywnego słuchania oraz komunikacji werbalnej. Pamiętajmy też o tym, że nie jest to metoda dla wszystkich, nie jest to metoda dla osób z problemami w mówieniu, nie dla osób, które mają kłopot w zapewnieniu sobie intymnego miejsca na czas sesji terapeutycznej. Terapeuci w badaniach wskazują na wysokie odsetki pacjentów rezygnujących z terapii online. Wiążą się z tym też trudności z łącznością internetową, zakłócenia na linii, koszty. Popyt na te usługi może też czasem, może się tak okazać, jeśli wprowadzimy je do systemu, że może on przewyższyć możliwości placówki i większość telefonów od pacjentów pozostanie nieodebrana. Może się też zdarzyć odwrotnie, bez podjęcia jakiegoś takiego specjalnego wysiłku dotarcia do pacjentów niekorzystających z terapii, bez informacji, a nawet reklamy na temat nowej oferty terapeutycznej czy nowej metody prowadzenia terapii, znalezienie chętnych do terapii online może okazać się bardzo trudne. To w kontekście takiej analizy ryzyka związanego z implementacją. Ciągle mamy do czynienia z brakiem uzasadnienia naukowego dla takich działań. Na chwilę obecną nie ma wystarczająco dużo dobrych metodologicznie badań naukowych dotyczących pracy terapeutycznej online z osobami uzależnionymi od nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz od hazardu. Wydaje się, że wyniki badań nad efektywnością uzależnienia od nikotyny, a nawet alkoholu, czy też innych zaburzeń psychicznych nie są do końca
przekładalne na populację osób uzależnionych od narkotyków oraz od hazardu. Pamiętajmy też, że terapia ta częściej kierowana jest do osób o łagodniejszym przebiegu uzależnienia, takich, które z różnych powodów nie trafiają do tradycyjnego lecznictwa lub osób, których status materialny jest wyższy, osób, które posiadają smartfony, komputery, szybki internet. To w takim kontekście tego, co zostanie nam już po pandemii. Teraz w pandemii odpowiadamy na konieczność dziejową i pragnę też podkreślić, że każdy rodzaj kontaktu z pacjentem obecnie, każda forma terapii jest lepsza od braku kontaktu i zostawienia ich bez pomocy. Także o tym też pamiętajmy i róbmy, co możemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że absolutna racja jest w tym, że teraz działamy w warunkach medycyny wojennej. Robimy wszystko, co możemy, żeby zachować ciągłość terapii, kontakt z pacjentami, ale ja wierzę, że przyjdzie taki moment, że zastanowimy się wtedy twórczo nad tym, oddzielimy ziarno od plew, zobaczymy, co powinno zostać. Te wady gdzieś tam spróbujemy zredukować, a zalety rozwinąć, bo rzeczywiście jest potencjał. Proszę Państwa, ja chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim speakerom w tej sesji. To nie było łatwe mierzyć się ze stresem. Narabialiśmy trochę miną z tymi wyłączającymi się systemami. Bardzo przepraszam, że w takich warunkach trzeba było pracować, ale myślę, że Państwo rzeczywiście widzicie, że była to sesja o nowych wyzwaniach, nowych problemach, ale również o nowych szansach i nowych możliwościach, jakie stwarzamy dla całego systemu, a przede wszystkim dla ludzi potrzebujących pomocy. Nie mamy dużo czasu. Ja pozwolę sobie w takim razie przystąpić do zakończenia tej naszej konferencji, a żeby to było bardzo uroczyście, to przejdę do mównicy. Proszę Państwa, kończąc tą konferencję, chciałem powiedzieć na początku, że planowaliśmy zrobić ją razem z panią dyrektor Łukowską. Niestety sprawy zdrowotne w rodzinie zadecydowały, że musiała wybrać to, co jest ważniejsze, ale podzieliła się z nami, ze mną, swoimi przemyśleniami i to, co będę mówił w imieniu zarówno dyrektora PARP-y, jak i swoim własnym. Ja mam nadzieję, że nie nadużyję jej zaufania. Ja krótko chciałem odnieść się do kilku rzeczy. Nie miałem okazji śledzić całej konferencji, śledziłem większość sesji i tylko chciałem, to nie jest, nie uzurpuję sobie prawa do podsumowania całego wydarzenia, ale kilkoma rzeczami chciałbym się podzielić. Pierwsza, takim hasłem, którym zauważyłem, taką rzeczą, to jest lęk. Lęk, który się objawiał w wielu wystąpieniach i to taki lęk o kondycję zdrowotną, też wręcz bym może nie wahał się nawet powiedzieć o przetrwanie biologiczne, lęk o najbliższych, o nas samych, o naszych pacjentów, ale nie zostajemy z tym lękiem, bo wraz za nim, gdzieś za nim pojawiają się powinności społeczne, które widać tu było bardzo wyraźnie. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie osób szukających u nas pomocy, mobilizacja do wypracowywania nowych form pracy, zachowanie skuteczności oddziaływań, to było bardzo ważne. Kolejnym hasłem, które gdzieś tam mnie się wybijało, jest misja. Po co w ogóle jesteśmy? Sam wspominałem o tym, że człowiek jest najważniejszy, że czasami o tym zapominamy. Profesor Czabała powiedział bardzo krótko, człowiek, potem metoda, nie odwrotnie. Bardzo z tym zresztą mocno wybrzmiały dla mnie słowa pani Joli Koczorowskiej, że prawie nie pracujemy z uzależnieniami, z substancjami, a ze skrzywdzonym, straumatyzowanym dzieckiem czy człowiekiem. To myślę, że to właśnie pokazuje tą misję, którą wszyscy gdzieś tam świadomie, bo nie chcę powiedzieć, że podświadomie, świadomie realizujemy. To, co było ważne również dla mnie, to kilka razy ktoś powiedział troszkę nostalgicznie, że o przeszłości, ale coś, co się pojawiło, taka spontaniczność niesienia sobie pomocy. Coś, czym mieliśmy bardzo dobre doświadczenia gdzieś tam 30, nie chcę mówić 40 lat temu, ale co teraz się również pojawiło. Doświadczenie kryzysu, zagrożenia, ale wydobywamy też z siebie zasoby prowadzące do rewizji dotychczasowych doświadczeń i też mamy szansę, budujemy, wykorzystujemy nowe sytuacje, nowe możliwości. Nawet jeśli motywacja do ich podjęcia czasami jest bardzo smutna, ale spróbujmy to zrobić. Bardzo rzeczą, którą chciałem zwrócić, ekonomia.
Pan Adam Kasprzyk, tutaj mówiąc o swoim ośrodku, podniósł kwestię właśnie tych kwestii ekonomicznych, ale przede wszystkim zadbania o kadrę. Chodzi o wycenę świadczeń, chodzi o pensje, chodzi o pozycję zawodową tutaj. I tu chciałbym powiedzieć trzy zdania. Ja w pełni zgadzam się z tymi ocenami dotyczącymi zaniżonych wycen świadczeń, słabych pensji, niedocenienia, ale mamy pewne szanse na to. Chciałem powiedzieć, że w ślad za toczącą się nowelizacją ustawy, która zresztą ma, już o tym mówiliśmy, podnieść status zawodowy bardzo wyraźnie, również i finansowy, specjalistów terapii uzależnień, pani minister Szczurek-Żelazko zadecydowała o tym, że powoła zespół, który dokona przeglądu i spróbuje uporządkować cały obszar leczenia uzależnień. I wtedy mamy szansę na to, żebyśmy zadziałali, spróbowali zadbać o to, żeby ten wzrost kompleksowości i uelastycznienie systemu się zadział, aby pacjenci nie odbijali się jak od ściany, od tego systemu, albo co najmniej, coraz rzadziej się odbywali. Również kontynuowanie procesu, umożliwienie wzrostu dostępności do leczenia, lepsze wykorzystywanie zasobów, głównie tych ludzkich, które są największym skarbem, no i poprawę skuteczności ekonomicznej systemu. Na koniec dwa zdania. Nie bądźmy Państwo, proszę, zbyt skromni. Profesor Klingemann mówił o kompleksowości systemu. Ja przez chwilę, no właśnie, wrócę do tej nostalgii, pomyślałem sobie, jak to wyglądało 30-40 lat temu, a jak wygląda dziś. I mamy system i dlatego mówię, nie bądźmy zbyt skromni. A dlaczego? Pani dyrektor Łukowska, przygotowując pewne opracowania dotyczące tych procesów prawnych, organizacyjnych, podała nam takie dane, że ten obszar, którym my się zajmujemy, leczenie, pomoc osobom zagrożonym, rodziny, hazard, przemoc domowa. To jest około 6 milionów ludzi. Takiej grupie ludzi my, działając w tym obszarze, nazwijmy to skrótowo uzależnień, niesiemy pomoc, jesteśmy dla nich szansą. To jest naprawdę wielki potencjał społeczny i to jest naprawdę nasz wkład w zdrowie publiczne i w bezpieczeństwo. Ostatnie dwa słowa na temat formy. Od organizatorów wiem, że w którymś momencie ilość uczestników przekroczyła 250 osób. Super, nigdy nie mieliśmy tylu chyba żadnej konferencji, ale jednocześnie objawiły się problemy. Już nie mówię o tych technicznych, które nas tutaj teraz na sam koniec na szczęście doświadczają, ale również brak relacji, brak kontaktu, prawie nie zadawanie pytań. Wynika pewnie z różnych rzeczy, z pośpiechu, z tego, że to się wszystko uczymy. Też nie bardzo umiemy się w tym zachować, ale to dobrze, bo nauczymy się czegoś nowego, dostosujemy, a to, co dobre, z nami zostanie. I na koniec chciałem podziękować. Podziękować komitetowi organizacyjnemu, który przygotował merytorycznie i miał ciężkie zadanie. Trzy razy musiał zmieniać to, bo data się zmieniała, bo kompozycja ludzi. A jednak wydaje mi się, że poziom merytoryczny tej konferencji udało się zachować. Chciałbym Res Humane podziękować również za ten wielki wysiłek, dla to, że zmienialiśmy jak w kalejdoskopie warunki, a jednak oni podjęli się tego działania i z sukcesem tą konferencję udało nam się wszystkim razem przeprowadzić, wykładowcom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do udziału i Państwu, nie wiem ilu Was tam jest, czy dwóch, czy 200, ale ilu by nie było, wszystkim tym 250 kilku, którzy zalogowali się i chociaż częściowo wzięli udział w tej konferencji. Dziękuję, bo mam nadzieję, że było warto. No i co? I do zobaczenia. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, o swoich najbliższych. Za rok mam nadzieję, że się znowu spotkamy, na pewno silniejsi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.